Stanowski wrzucił ponad 2,5-godzinny materiał dobitnie obnażający Natalię Janoszek i dzisiaj wam wszystko streszczę. Dodatkowo pogadamy o nowych produkcjach filmowych, czyli Barbie i Oppenheimer, które podbiły świat. Polski streamer wykazał się zerowym szacunkiem do religii i grożą mu za to poważne paragrafy. Komisja Kongresu USA przesłuchała byłych wojskowych, którzy pod przysięgą twierdzą, że UFO istnieje. A na koniec podsumujemy sobie ekipowiczów rok po ich głośnym buncie. Zacznijmy sobie od analizy statystycznej ekipowiczów, bo minął dokładnie rok od tego ich ogromnego buntu. Od ekipowiczów pojawiło się wtedy to publiczne oświadczenie o odejściu z Ekipa Holding. Jedni kopali ekipowiczów, że dostali od Freeza wszystko, a teraz zachowują się jak dzieci, kiedy Carol ich nie pilnuje. A jedni kopali Freeza, że wyruchał swoich przyjaciół na kaskę. Zerknijmy na statystyki, komu tak naprawdę ten bunt wyszedł na dobre. Zaczynając od Trąbki, z którym ostatnio miałem różne perypetie. Trąba już przed rozpadem ekipy spotkał się z coraz częstszą krytyką na jego osobę. Widzowie zarzucali mu wygórowane ego i hejtowali niezbyt interesujący content, jaki prowadzi. Miesiąc po rozpadzie stracił ponad 10 tysięcy subskrypcji. W wywiadzie u żurnalisty nazwał swoich widzów chorągiewami, przez co znów stracił sporą część oglądających, a jego kanał na YouTube i Instagramie zaliczają tendencję spadkową. I zainteresowanie jego osobą cały czas spada. Aktualnie skupił się bardziej na czerpaniu zysków z federacji. Nawet na ostatniej gali fejmu coś tam miał jakąś spinę z nowymi minionkami Freeza, bo podobno zrobili do niego puu. Kurwa. Natomiast we freakach Trąba nie za bardzo widzą pasuje, ponieważ po prostu nic nie robi na konferencjach. Marcysia, podobnie jak Trąba, zalicza tendencję spadkową, jej content również spotykał się z krytyką. Od kilku miesięcy nic nie nagrywa na YouTubie i zajęła się Instagramem. Usuwała wszystkie swoje filmy z kanału i wrzuciła piosenkę Prolog, która ma zapowiadać jej debiutancki album. Jak chodzi o Murcix, jej filmy generują około 100 tysięcy wyświetleń. Jej materiały opierają się na tak zwanym leniwym kontencie, co często widzowie jej wypominają w komentarzach. Wykonanie filmów też pozostawia wiele do życzenia, chociażby pod względem samego audio, a jej Instagram straci już 50 tysięcy obserwujących. Poczciwy Krzychu, mimo że ludzie uważali, że daje sobie radę po rozpadzie, to jego wyświetlenia bardzo szybko poszły w dół. Nagrał film, w którym powiedział, że czas na zmiany i chce robić dłuższe, ale lepsze filmy. Zmienił nawet nazwę kanału, ale to pomogło tylko na chwilę. Teraz jego filmy nie przekraczają czasem nawet 100 tysięcy wyświetleń. Najgorzej sytuacja wygląda u Minimajka. Dla wielu osób content Minimajka już za czasów ekipy odstawał od reszty członków i to jemu wróżyło się, że poradzi sobie najgorzej. I wszystko to potwierdzam, jego ostatnie filmy miały więcej łapek w dół niż w górę. Aktualnie jego kanał stoi bez żadnego ruchu od 7 miesięcy i Minimajk od tamtego czasu miał aferę za aferą. Natomiast ze wszystkich buntowników jedynym asem okazał się Patecki. Jego content jest na wysokim poziomie, co rekompensują wyświetlenia. Pojedyncze mocne materiały z podróży sięgają nawet milionowych odsłon. I Patecki od reszty ekipowiczów przede wszystkim wyróżnia się tym, że wcześniej po prostu tworzył swój kanał i był twórcą, zanim dołączył do ekipy. Więc kiedy odłączył się od Freeza, doskonale wie, co dalej robić ze zgromadzonym kapitałem. Freeze, Versof oraz Fusialka naturalnie radzą sobie najlepiej. Freeze, widząc, że ekipa nie będzie już generować większych wyświetleń, zainwestował w tworzenie nowych influencerów, z których bierze procent, a nowi influencerzy napędzają jego kanał, kanał Versof oraz kanał Fusialki. Wszystkie słupki idą tam stopniowo w górę. Jak mówimy o wysokich słupkach, to koniecznie trzeba przegadać premierę filmów Barbie oraz Oppenheimer, na których punkcie ludzie absolutnie oszaleli, bijąc rekordy oglądalności i tworząc masę memów. Po pierwsze, Barbie przez pierwszy weekend premierowy zarobiło aż 365 milionów dolarów i jest to tegoroczny rekord, jak chodzi o jakikolwiek wypuszczony film i absolutny rekord, jeśli chodzi o filmy reżyserowane przez kobietę. Po drugiej stronie mamy Oppenheimera, który pomimo bycia 3-godzinnym w większości przegadanym filmem bez jednego efektu specjalnego, został przez Christophera Nolana tak mistrzowsko zrobiony, że zarobił aż 180 milionów dolarów w pierwszy weekend. Co ciekawe, to te dwa filmy, które tak diametralnie się od siebie różnią, wyszły w dosłownie ten sam dzień i marketing polegający na kontraście okazał się tutaj strzałem w dziesiątkę. Oppenheimer w bardzo poważnym czarno-białym tonie opowiada historię amerykańskiego naukowca, który doprowadził do wynalezienia bomby atomowej. Drugi film natomiast w cukierkowych barwach opowiada nie do końca cukierkową historię Barbie, która próbuje się odnaleźć w prawdziwym świecie. Co ciekawe, to na marketing Barbie wydano więcej niż na samą produkcję filmów, bo mówimy o 150 milionach na marketing w porównaniu do 145 milionów na produkcję. Marketing okazał się strzałem w dziesiątkę, bo spowodowało to masę memów, m.in. z tego, jak śmiesznie wyglądają kina wypełnione w połowie facetami w garniturach, a w połowie kobietami ubranymi na różowo. Pojawiły się też fanowskie plakaty łączące w jedno te dwa filmy, a także powstał cały fanowski trailer Barbieheimera. Did you bring uranium? I literally go nowhere without. What?
Na temat tych dwóch filmów powstały koszulki, TikToki, filmy na YouTubie i artykuły, a także tweety aktorów takich jak Tom Cruise. Całe zjawisko Barbieheimera doczekało się też własnej strony na Wikipedii, a każda osoba w Hollywood, która znaczy więcej niż Natalia Janoszek, została już zapytana, po której stoi stronie i na który film. Temat obcych już od lat dzieli świat na dwie strony. Wczoraj Komisja Kongresu USA przesłuchała byłych wojskowych, którzy twierdzą, że widzieli UFO. Na posiedzeniu zjawił się m.in. David Grush, czyli były urzędnik amerykańskiego wywiadu, który wraz z oficerem Sił Powietrznych USA uważa, że rząd Stanów Zjednoczonych nadzoruje nielegalny, trwający od dekad program pozyskiwania technologii z pojazdów UFO. Erlich Burlinson spytał Davida Grusha, czy widział pojazd lub ciało obce, na co ten odparł, że nie może odpowiedzieć na pierwszą część tego pytania publicznie, natomiast później przyznał, że nie widział ciała obcego. Grush twierdzi, że osoby, z którymi rozmawiał, podzielały obawy, że obywatele amerykańscy zostali zabici w ramach wysiłków rządu zmierzających do ukrycia informacji, a w odpowiedzi na jego twierdzenia z czerwca 2023 roku zarówno NASA, jak i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych wydało oświadczenia, w których stwierdzili odpowiednio, że nie znaleziono dowodów na życie pozaziemskie i że nie ma zweryfikowanych informacji o posiadaniu i inżynierii wstecznej jakichkolwiek materiałów pozaziemskich. Podczas przesłuchania w Kongresie w Komisji Izby Reprezentantów do Spraw Nadzoru i Odpowiedzialności Grush powtórzył swoje twierdzenia pod przysięgą, zeznał, że nie może publicznie rozwinąć niektórych aspektów swoich roszczeń, ale zaoferował przedstawicielom dalsze szczegóły w bezpiecznym miejscu. Podczas Kongresu pojawił się również były dowódca eksadry amerykańskiej marynarki wojennej, czyli David Fravor. As you know, my name is David Fravor. I'm a retired commander in the United States Navy. Który w trakcie swojej służby podczas pilotażu myśliwca zaobserwował rzekomo obiekt latający nad zachodnimi wybrzeżami USA, którego ruchy wydawały się sprzeczne z zasadami fizyki. Ryan Graves, czyli były pilot lotnictwa morskiego, był trzecią osobą przesłuchiwaną, który podczas przesłuchania również potwierdził, że zaobserwował niezidentyfikowane obiekty latające. Dan Evans, czyli szef NASA, twierdzi, że nie ma żadnych dowodów na życie pozaziemskie, a jak jest naprawdę, to pewnie jeszcze trochę minie czasu, nim się dowiemy. Tak jak jedni wierzą w kosmitów, tak w karierę Natalii Janoszek wierzą jakieś trzy osoby, chociaż po wczorajszym filmie Stanowskiego to ta liczba pewnie spadła do zera, bo Stanowski wstawił prawie 3 godziny roast, ekspozując wszystkie segmenty kariery Natalii Janoszek. Ukazał tam kilkanaście wręcz patologicznych kłamstw i zapowiedział odcinek, mówiąc, jak Janoszek oszukała całą Polskę. A moim zdaniem nikogo nie oszukała, tylko wykręciła zajebistego pranka, na którego złapały się mainstreamowe media, a pewnie nawet sama Janoszek uwierzyła w swój prank. Pierwszym absurdalnym segmentem kariery Janoszek jest jej występ w Hollywood, a dokładnie chodzi o film The Swing of Things. I Natalia bardzo pokrętnie tłumaczyła się, jak w ogóle dostała się do obsady tego filmu. Jak już dojechałam do tego hotelu, poszłam na drinka do baru i spotkałam tam pana, który jak się okazało był producentem filmu. Bo wiecie, ona randomowo spotkała producenta tego filmu w hotelu. I tak od słowa do słowa okazało się, że ja jestem aktorką. On jest producentem filmowym, że właśnie kręcą film z Luke'em Wilsonem. Ja mówię, a dopiszemy ci rolę. No i tak zagrałam. I nagle ją wzięli, bo tak działa świat. Co ciekawe, to polskie media pisały o tym, że film podbił serca Amerykanów, zanim ten film w ogóle wyszedł. Artykuł ukazał się 3 lipca o 10 rano i już wtedy dziennikarz wie, że film, który ma premierę 3 lipca, podbił serca Amerykanów. Stanowski pokazał, jaką znaczącą rolę pani Janoszek w ogóle zagrała w tym filmie. To są całe 3 sekundy z ujęciem na jej tyłek i kawałek twarzy z mewami w tle. Ja jestem pod wrażeniem umiejętności aktorskich tej dupy, to jest naprawdę niespotykany talent. Coca-Cola. Ale i tak największym hitem jest trailer filmu The Swing of Things z jej udziałem. Niestety został zmieniony na film prywatny, czyli Natalia się już chyba zorientowała. Który Janoszek sfejkowała na swoim profilu i dodała tam własne ujęcia ze starej sesji, które w ogóle nigdy nie pojawiły się w filmie. Aby, wiecie, wyjść na taką ważną, pierwszoplanową aktorkę. Stanowski, aby sparodiować jej zachowanie, w podobny sposób wkleił się do traileru Jamesa Bonda. Co jest niesamowite, to polskim mediom ta historyjka wystarczyła, aby pytać się w wywiadach o wielką karierę w Hollywood i lansować w artykułach jako ogromną polską gwiazdę za granicą. Jeszcze nie do końca popularna w Polsce, ale już wielka gwiazda w Bollywood i Hollywood. Aktorka, modelka i tancerka Natalia Janoszek. I zaznaczył, że to nie jest materiał tylko o Janoszek, ale też debilnych polskich mediach, które od 2015 roku nie potrafiły w jakikolwiek sposób zweryfikować jej ogromnej kariery za granicą. To zaszczyt. Namaste. Na początku twojej drogi. Czy to było oczywiste, że ty będziesz zdobywała sukcesy na całym świecie? Już jest gwiazdą Bollywood, zagrała właśnie film w Hollywood również, właśnie skończyła zdjęcia. Nazywana w Bollywood polską księżniczką. Dzień dobry, Natalia. Tak nazywają? Tak, polską księżniczką. To jest prawdziwe. Nie lubię inwestować swojego czasu, energii w rzeczy nieprawdziwe. Mamy tak dużo fałszu we wszystkim. Nawet to, co pokazujemy na social mediach, to też nie jest prawdziwe życie. My to
kreujemy. Zgrabnie podsumował postawę jeden z komentatorów. Nigdy nie widziałem kogoś w stanie tak głębokiego wyparcia. Ja jestem w ogóle fanem jej inspirujących wypowiedzi, jak ona to zawsze marzyła o wielkiej karierze i nareszcie się udało poprzez ciężką pracę i wiarę w siebie. Bo już mi się zdarzyło kilka razy, że wydawało mi się, że coś jest niemożliwe do osiągnięcia, jednak się stało. Jedną z takich rzeczy jest na przykład festiwal w Cannes, który stwierdziłam, że jest dla prawdziwych aktorów. Ona rzeczywiście, jej filmy są wyświetlane na festiwalu w Cannes, ale nie tym. Sprawdziłem tą salę H, gdzie miał wyświetlenie film The Green Fairy. Jest to sala H o wielkości 49 metrów kwadratowych. Kolejnym przykładem patologicznych kłamstw Natalii są takie banały jak na przykład lot helikopterem. Janoczek skłamała, że miała sesję w indyjskim Vogue, dlatego leciała helikopterem do Cannes. Wróciłaś w Cannes, namieszałaś, bo helikopterem tam doleciałaś. Tak, ale nie bez powodu, miałam zdjęcia w Nicei dla Vogue'a indyjskiego. Natalia oczywiście nie miała żadnej sesji zdjęciowej dla indyjskiego Vogue'a. Na helikopter to taki Ubercopter, każdy może sobie go wynająć. Problem tylko, że Natalia Janoszek przeleciała do Cannes. Tylko że leciała turystyczno-widokowym lotem w samym Cannes, który nigdzie nie leci, ale jej wspaniałomyślny zespół narobił zdjęć i zrobili tę historyjkę, żeby zrobić z niej gwiazdę. Ten helikopter startuje z tego samego miejsca, gdzie ląduje. A no i chyba was to nie zdziwi, że żadnej sesji w indyjskim Vogue też nie było. Co? Kurwa? Niemożliwe! Nie wierzę w to! Oczywiście, to nic nie przeszkodziło polskim mediom, aby podać informację i historyjkę z helikopterem dalej. Zachwyciła wszystkich w Cannes. Na fejkowym locie się nie zakończyło, bo Natalia nawet potrafiła fejkować spanie w ekskluzywnym hotelu. Ja nagrałem w Mumbaju taką scenę, jak idę ze swoją nagrodą HIFA i macham do ludzi. Ta scena była bardziej prawdziwa niż sceny odgrywane przez Natalię Janoszek, dlatego że ja w tym hotelu naprawdę spałem. A ona do niego tylko wchodziła po to, by po chwili wyjść i pomachać ludziom, którzy nie wiedzieli, kim ona jest. Janoszek, by pokazać Polakom, cebulakom, biedakom, jak żyje gwiazda Bollywood i Hollywood, potrafi zrecyklingować te same zdjęcie, jak wchodzi do prywatnego odrzutowca, wrzucić to samo zdjęcie w tym samym outficie, które wrzuciła rok temu, tylko że tym razem leci gdzie indziej. W tym samym stroju, tak samo ubrana, te same buty, te same spodnie, ta sama torebka, wchodzi do tego samego samolotu, ale wówczas ten samolot nie leci na Mykonos, tylko na festiwal IFA 2018. Dwie inne influencerki też chwaliły się lotem tym samym odrzutowcem, którym Natalia w tym samym outficie przyleciała najwyraźniej dookoła całego świata. Co ciekawe, to całe IFA, gdzie Janoszek dostała te bardzo prestiżowe nagrody, potrafi rozdawać te nagrody za sam przyjazd i nawet Stanowskiemu to oferowali. I jak przyjedziesz, to też ci damy nagrodę, no bo jesteśmy gościnni, chcemy, żeby każdy dostał jakąś nagrodę. I odpowiedział, że za drugim razem to dostała statuetkę dlatego, że przyleciała, a nie dlatego, że za jakiś film. Więc za pierwszym razem dostała jako Natalii z Kostaryki za film, którego tytuł pomylili, a za drugim razem dlatego, że dotarła. Ale i tak największym hitem jest to, że ona ma tupet, by zajebać zdjęcia statuetek prawdziwego aktora z Bollywood, obciąć dół tych statuetek, żeby nie było widać nazwiska tego aktora i wstawić to na swój profil. Zdjęcie, które wrzuciła Natalia Janoszek, jest tak dziwnie wykadrowane. Dlaczego akurat obcięto dół statuetek? Mam zdjęcie w oryginale. Teraz porównajmy sobie to, co napisała Natalia Janoszek i to, co jest na tych statuetkach. Za każde z pojedynczych przekrętów, które odwala Natalię Janoszek, każda osoba ze świata influ czy show biznesu dostałaby od razu cancel. A ona zrobiła co najmniej kilkadziesiąt takich przekrętów. Stanowski również pokazał dowody, jak Janoszek skłamała na temat nagrody za najlepszą aktorkę. Ona zasugerowała, że dostała nagrodę dla najlepszej aktorki, ale nie napisała tego wprost. Ona tylko postawiła trzy kropki, a potem wykrzyknik i media pisały: gratulacje, Polka z kolejną nagrodą, a Polka nie z kolejną nagrodą. Mamy też kłamanie na temat tego, jak wygrała konkurs piękności. No dobra, została najładniejszą dziewczyną z Europy w tym konkursie. W finale, w którym było 15 dziewcząt, pokonała dziewczynę ze Stanów Zjednoczonych, z Filipin, z Maroka, z Zimbabwe, z Wietnamu, z Meksyku, Hongkongu i z RPA. A więc na 15 dziewczyn była jedna z Europy. I najładniejszą Europejką została Natalia Janoszek i brawa dla niej! Co ciekawe, to pani Natalia we własnej książce przyznała się, że oszukiwała reżysera filmu. Więc długo się nie zastanawiając odpowiedziałem, że przecież jestem zawodową aktorką. Natalia nie zagrała jeszcze wtedy w niczym, to jest jej pierwszy film. Nie skończyła szkoły aktorskiej i powiedziała, że jest zawodową aktorką. Wiele też wiem o kulturze Bliskiego Wschodu. Wcześniej się przyznała, że jest ignorantką. I jestem pewna, że świetnie poradzę sobie z takim aktorskim wyzwaniem. Przecież kłamstwo ma krótkie nogi.
I prędzej czy później wyjdzie na jaw, że ściemniam. Co najmniej krótkie, tak jak nogi pani Janoszek, to Stanowski pokazał po prostu zestawiając jej różne wypowiedzi na temat występów w castingach filmowych. Czuję się naprawdę doceniona, że nie byłam na castingu, tylko oni mnie ściągnęli z Polski. Oni do mnie zadzwonili, że oni chcą mnie w filmie. Więc nikt nie przyjmuje opcji, że ona dostała tą rolę, bo najlepiej sprawdziła się na castingu. W sumie nie zdarzyło mi się nigdy wziąć udziału w castingu do filmu. Żadnym. Dostałam propozycję udziału w castingu w Holandii, później w Niemczech. Byłaś w tych castingach, czy... Kurwa, nie byłaś, bo ja już się gubię. Ty chyba też. Skoro Natalia jest taką gwiazdą w Indiach i potrzebuje kilku ochroniarzy, porusza się w helikopterach i boi się o swoje bezpieczeństwo, Krzysztof zapytał kilkudziesięciu losowych ludzi, czy w ogóle mają pojęcie, kim ona jest. I rezultaty was serio zszokują. No, I don't know! I don't know! Ameryka. No, I don't know. No. Yeah, but I don't know. Nikt nie znał Natalii Janoszek. Nikt, absolutnie nikt. Na losowych ludziach na ulicy się nie zakończyło, bo Stan nawet dopytał ludzi bezpośrednio siedzących w bollywoodzkiej branży, czyli aktorów i menadżerów, czy w ogóle kojarzą kogoś takiego. I teraz rezultaty naprawdę was zdziwią. Ja was bym oszukał! Of this actress called Natalia, never heard of her. Sorry about it. Nawet polski filmowiec stojący za dużymi produkcjami w Indiach mówi, że nie miał pojęcia, kim ona jest i dowiedział się o niej po wybuchu afery Ustanowskiego. On dostał nagrodę IFA. Nie IFA, tylko IFA. Za jeden z najpopularniejszych filmów w historii bollywoodzkiego kina. Stanowski oprowadził nas też po prestiżowym Film City, którym Janoszek się lansowała, że nagrywała tam swoje produkcje. Jesteśmy przed wejściem do słynnego Film City w tym jakże pięknym otoczeniu. I okazało się, że to jest rozwalony, amatorsko wyglądający, śmierdzący biedą obiekt, który się nadaje do nagrania jakiejś kampanii deski klozetowej. I posłuchajcie, co na temat tego wysypiska śmieci mówi Natalia. Prawdą jest, że plan zdjęciowy jest magiczny. Ja uwielbiam Film City, kiedy przejeżdżam wielkie budowle, pałace. Ale też nie można odmówić Janoszek głowy do biznesu. Potrafiła na przykład zapłacić za fejkowy wywiad o jej wątpliwych osiągnięciach. Ten wywiad i ta sesja. To wszystko było opłacone. 12 tysięcy dolarów. Głośnym wątkiem w tej dramie była też ta rzekoma kolacja Natalii Janoszek za $1 milion z jakimś greckim milionerem. Jesteś dziewczyną, z którą szalenie trudno umówić się na kolację, choćby dlatego, że nie każdy ma $1 milion. Oj tak. I okazało się, że cała sprawa była porównywalna do skamu Marty Renty na NFT, czyli po pierwsze żadnego miliona nie było. Ja nie mam siły po raz kolejny po prostu udawać, że ja wiem, co to jest. No nie chcę już mi się. Janoszek pewnie jak Marty Renty nie ma pojęcia, czym są tokeny NFT. Akcja była fejkiem i promocją tokenów Pelikanom. Co zweryfikował na przykład Zaorski, żadnego miliona nie było. Rafał to jest bardzo znany spekulant giełdowy. Firma, która to organizowała, umywa teraz rączki, że oni niczego nie pamiętają. Nic w ogóle z tej akcji nie mają zapisane. Ja nie chciał! I oni sprawdzili, nie było takiej transakcji na blockchainie. To samo pokazują dokumenty finansowe obu tych spółek. Ta spółka nigdy nie zanotowała takich przychodów. Mnie tylko zastanawia, w jakiej bańce kłamstwa trzeba żyć, żeby z taką dumą gadać o swoich osiągnięciach w wywiadach i śniadaniówkach, kiedy to wszystko jest albo opłacone, albo fejkowe, albo nigdy się nie wydarzyło. Informacje o tym całym milionie dolarów za kolację media również bezmyślnie podbiły dalej, nie weryfikując ani słowa tej pseudocelebrytki. Kobieta, z którą kolację wylicytowano, uwaga, za prawie $1 milion. Aktorka, która robi wielką karierę w Hollywood czy w Bollywood. Natalia, jakiś czas temu sprzedałaś kolację za $1 milion biznesmenowi. Skąd on był? Bo już nie pamiętam. Z Grecji. Wymień 3 dania z kolacji za milion. No come on, jak już się idzie na kolację za milion, to stawiam, że były tam same pyszne rzeczy. Co ciekawe, to Stanowski też zatrudnił firmę do profesjonalnej analizy statystycznej jej konta na Instagramie. 84% followersów Natalii Janoszek to fake. A jej profile na przykład na YouTubie czy na Twitterze mają zerową publikę, bo tam jeszcze nie zdążyła dokupić cyferek. To jeszcze nie koniec jej kłamstw. Okazało się, że Janoszek chciała próbować swoich sił w polityce i nawet kandydowała w Bielsku Białej. W 2014 roku ona miała za sobą tylko ten Dreams, którego, jak sama przyznała, nie zdołała obejrzeć, bo był tak beznadziejny. Kłamiąc na swojej ulotce politycznej o tej wielkiej karierze w Hollywood i Bollywood, trzeba przyznać, że z takim bagażem kłamstw całkiem dobrze wpasowałaby się w ten świat. Ale oprócz tego mieliśmy jeszcze kłamstwo o zdaniu prestiżowej szkoły filmowej, w której, uwaga, nigdy nie była. Skończyłaś szkołę filmową w Nowym Jorku, Lee Strasberg. Skontaktowałem się zresztą z tą szkołą. Jakby ci to powiedzieć, nie kojarzą ci. Kłamało, że ze swoim wzrostem zrezygnowała z bycia modelką Victoria's Secret. No ale umówmy się, Natalia, no brakuje 20 centymetrów, no. Kłamała o byciu Miss. W ogóle co ty naopowiadałaś tym biednym ludziom w Indiach?
że jesteś byłą Miss Polski, former Miss Poland. I co najgorsze i chyba najbardziej skurwysyńskie, kłamała na temat swojego zagrożenia życia. Czy ty miałeś zawał? Tak, ja jestem po zawale i zatorze płuc. Że przyszedł ksiądz mnie rozgrzeszyć, bo się ze mną żegnali. Czyli można powiedzieć, że ty tak trochę już umierałaś, byłaś jedną nogą na tamtym świecie. Skontaktowałem się z lekarzem. No więc on mi tam opisał, czym jest jedno, czym jest drugie schorzenie. Napisał, że musiałaby mieć jakąś straszną nadkrzepliwość, żeby dostać obu naraz. No mówi, no dobrze, tętno troszeczkę przyspieszone. Mówi, rany boskie. Ale potem mówi saturacja. 99%. Przy zatorowości albo zawale płuca, płuco powinno jednak trochę gorzej działać. Albo jeśli stan ciężki, to powinna leżeć pod tlenem. Na tym zdjęciu nie widzę tlenu. Mamy tutaj do czynienia z patologiczną kłamczuchą, która pewnie nawet po tych wszystkich dowodach dalej będzie żyła w swojej psychopatycznej bańce, wyobrażając sobie, że jest gwiazdą. Jej mitomania jest naprawdę niepokojąca i rzeczywiście tutaj przydałaby się pomoc jakichś ekspertów, co zaznaczył sam Stanowski. Bo poziom odklejenia przebił chyba wszystkie polskie influencerki i gwiazdy razem wzięte. Na koniec Krzysztof pokazał, z iloma markami udało się jej podjąć współpracę reklamową i przerażające jest to, ile firm zostało chamsko oszukanych na pieniądze. Bo wiadomo, że z jej fejkowego Instagrama i zerowej popularności nie ma żadnego nakładu sprzedażowego. Props dla Stanowskiego za ten 3-godzinny materiał. Była to ciężka przeprawa, ale skondensowałem wam to jak najbardziej się dało. Jestem ciekaw waszych przemyśleń w komentarzach. Ostatnio w internecie wybuchła głośna afera wokół Szymola, czyli polskiego streamera. Był on już wielokrotnie banowany na Twitchu i aktualnie też ma tam bana, więc zajmuje się prowadzeniem transmisji IRL na Kiku. Szymol od zawsze był uznawany za kontrowersyjnego twórcę przez swoją bezpośredniość i brak umiejętności ugryzienia się w język. Gruba pijesz? Gruba? Pijesz czy nie? Nie. To nie pijesz, dobra. Przez co z jednej strony zbudował sobie bliską i oddaną społeczność, a z drugiej spalił sobie sporo mostów, szczególnie akcją z ostatniego streama, gdzie stwierdził, że pójdzie do kościoła, by w trakcie mszy świętej napisać na kartce z prośbami do Jana Pawła II, proszę, żeby ksiądz nie gwałcił dzieci. Spokojnie, to nie koniec naszego kącika komediowego, ponieważ Szymon uznał, że skoro poprzednia akcja tak dobrze wyszła i rozbawiła czat, pora odwalić coś mocniejszego. Mianowicie kolejny raz wejść do kościoła podczas mszy, prześmiewczo umyć ręce w kropielnicy, po czym z radością wraz z kolegą zajebać stółę z kościelnego konfesjonału. I oczywiście, żeby content był lepszy, to zamiast odnieść ją od razu po wyniesieniu, zdecydował się podrażnić już poirytowanego ochroniarza, który zauważył kradzież. Nie wziąłem. Wziąłeś. Nie wziąłem przecież. Wziąłeś. Nie wziąłem. Wziąłeś. Nie wziąłem, no co pan wydaje? No nie ma stuły. Jaki stół? Tego szala. Nie wziąłem, już nie wziąłem. No słuchaj, co chowałeś pod tym? Nie wziąłem, nie, dobra. No ludzie, chłopaki, nie róbcie kurwa tego, bo wezmę policję, będziecie mieli dobra. Co wy, kurde? Po wrzuceniu tego klipa na Twittera to posypały się liczne negatywne komentarze, które nazywały Szymola idiotą i złodziejem. To znaczy chłop zajebał stółę i to jest super kontencik? Oby to był żart. Rzeczywiście kradzież jest w chuj zabawna, gratuluję poczucia humoru. Co za idiota, szkoda słów. Co ciekawe, to na całą aferę zdecydował się odpowiedzieć sam Szymol w twicie pod tym shotem. Nie ukradłem, tylko pożyczyłem, żeby zawiesić na szyję pomnika Jana Pawła II. Poza teren tego nie wyniosłem nawet. Zresztą mam katolików i jakiś kawał szpadki. Całą to kurwa wiarę powinien wyjebać, by do tej zryte mózgi pisowskie. Nie pozdrawiam. Pierdolę. Tak. Okej, okay, jeszcze pierwsza część tego tweeta, jakkolwiek by przeszła, dałoby się to jakoś wybronić, ale druga część to przekroczenie jakichkolwiek granic. Rzeczywiście dużo ludzi ma radykalne zdania o kościele, o Janie Pawle II latają reportaże w dużych stacjach na temat tego, co mógł wiedzieć i nie powiedział. Jest masę potwierdzonych przypadków wśród księży. I patrząc na jego wpisy, to podejrzewam, że Szymon tym usprawiedliwia swoje degeneracje zachowanie w kościele. Tyle rzeczy, którykolwiek z tych powodów usprawiedliwia go do sranie na cudzą wiarę. Jeszcze podczas streama z widzami, których to bawi na czasie i potencjalnie sami mogą wpaść na taki super pomysł po szkole. Nie wierzysz i nie szanujesz kościoła. Masz do tego prawo, ale nie defekuj się za to na całą religię. Szoty ze streama Szymona poleciały tak wiralowo, że sprawą zainteresował się pewien z polityków, czyli Dariusz Matecki, prezes Suwerennej Polski na Pomorzu Zachodnim i radny Szczecina. Wrzucił na swojego Facebooka ten post, gdzie nazwał go patostreamerem, poinformował o zabezpieczeniu nagrania oraz przesłaniu go do organów ścigania za próbę kradzieży, a także artykuły 195 i 196 KK o obrazie uczuć religijnych i zakłócaniu aktów religijnych. Ciężko powiedzieć, jak zakończy się ta sytuacja, na razie wiadomo, że wejdzie na drogę prawną. Matecki obiecał, że nie odpuści tematu, bo jest to kwestia patostreamingu oglądanego przez młodych oraz chrystianofobii. Pozostaje czekać i śledzić rozwój sytuacji z nadzieją, że będzie to kubeł zimny wody na głowę dla Szymola, dzięki której może nabierze trochę szacunku do takich delikatnych kwestii wiary, a w przyszłości nie będziemy musieli oglądać podobnych obrazków.